Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcineczku zagrajmy Far Cry 2. I na początku tego odcinka chcę wam powiedzieć, że ta seria będzie poboczna. Wiem, że Fallout jest też poboczny, ale na razie z Fallouta nie planuję nic nagrywać. Wolę sobie ponagrywać odcineczki właśnie z tej gry, bo powiem wam, że ona jest wciągająca bardzo. Ale też będą oczywiście, będzie częściej rzucany właśnie też oczywiście, wiecie, te trzy serie, te Wiedźmin właśnie, Gothic i GTA Vice City właśnie. Ale też, będzie to też rzucane, ale to będzie, powiem wam, rzadziej, wiecie, te odcinki będą z tej gry. Będą rzadziej właśnie, troszeczkę. No dobra, ale co, kurczę, co mam zrobić w ogóle u niego? Ja nie ogarniam tego. Poczekajcie. Poszukaj w barze... A, u Majka kogoś, kto... Aha, okej, dobra. To chyba... No dobra, ale... Well, aren't you going to destroy it? That's what your friends usually do. O co ci chodzi? Wait, you're not here for the tips, are you? Well, I see the problem now. You can get the pills. A, dobra, to wiecie, on ma, nasz bohater ma przecież malarię, co nie? I tu każe przecież, jak widzicie i ja oczywiście widzę, trzeba właśnie kogoś poszukać, wiecie, kto mi oczywiście da jakieś lekarstwo. So you're not one of them. I'm Ruben Olwagenbi, what you call a stringer, and you are new. I can tell by the state of your clothes. They're much too clean. You're taking a chance talking to me. I'm persona non grata around here. The warlords want me out of the country. They don't like the story I'm writing. It's about the war, and about them, of course. But mostly it's about the famous arms dealer, the Jaka. That was him on the tape. Do you know I have covered 16 wars across Africa? 16. And every time he has been there, selling his weapons and making a fortune while millions of people suffer and die. He thinks he can continue to do his work in secret, but not this time. These stories, they are going to come out. The Jackas, the warlords, the soldiers, the boy soldiers, even the NGOs. I intend to expose the whole sordid mess. I make it sound very dramatic. We'll see if anybody back home even notices. I've been interviewing people for months now. Diplomats, warlords, civilians, whoever I could trick into talking to me. I had some fantastic material. Then the soldiers confiscated my tapes. They said they destroyed them, but maybe not. I don't know. I can't very well go looking for them. I'm no good with a gun, you see. And you need one these days just across the street. You've seen the fighting. The war is getting worse by the minute. It's absurd. Because why are they fighting? For what? You can see the country is destroyed. The people, the diamonds, the cities. What about the regisons? Dobra, już, kurczę, pogadałeś. Bo ty, kurczę, powiem, że... Kurczę, rozgadał się ten Reuben, kurde, cholera, jak on się nazywa to. Chyba tak, Reuben chyba, ale zaraz zobaczymy jeszcze. Albo i nie, to nie jest chyba ten Reuben. Idź do kościoła i dostrasz nagranie ojcu Malia. Malia? Malii? What? Okej, dobra. Dobrze, sobie popatrzmy jeszcze na statystyki. Jakie tu mamy? Ukończone misje główne, no dwie dopiero. Aha, pobocznych będzie 40 aż. Ja chyba tylko powiem, będę się głównie skupiał chyba na tych głównych misjach. Ale też zrobimy może poboczne jakieś, jeżeli będą. Chyba będą jakieś, ale w tej chwili nie pamiętam już, wiecie, już to grałem dawno temu już to grę. Ale ja sobie pomyślałem, że przecież ją mam, co nie jeszcze. Przecież z... A, jeszcze z tym muszę porozmawiać, no okej, dobra. A to bab... What? To babka? What? Serio? Wow. Wiecie, z daleka to widziałem, tak jakby to facet był, co nie? Z tej strony, tak jakby facet, ja pierdziele.
My name is Guyen. Nazywam się... Dobra, okej. Stay away from the factions. They're animals both sides. No okej, okay. I co mam jeszcze teraz porobić? Już mogę wyjść? Bo tu kurde nic chyba tu nie ma. Okej, okay, mogę wyjść, już fajnie. Dobrze, to tak, zobaczmy co mamy to w ogóle do zrobienia. Przede wszystkim. Idź do kościoła, o... Aha. Ale pytanie jest takie teraz, gdzie ten kościół? Jest daleko stąd? Poczekaj, jak to się brało te mapki? Kurde, nie pamiętam już. O właśnie, o to mi chodziło. Aha. Aha, tu jest kościół. Okej, okay, dobra. Dobrze. To idźmy, idźmy. Nie, na razie... Nie, nie chcę z maczety. Nie, nie chcę z maczety. Nie, nie, nie. Naprawmy samochód. Podoba mi się właśnie, ja już to chyba mówiłem wam, ale... Nie pamiętam jeszcze tej chwili. Najfajniej mi się podoba, że można naprawiać samochody tutaj, wiecie? W tej grze. Czekajcie, jakoś nakręćmy tutaj, tylko żeby się nie walnąć. O, już się walnąłem. Fajnie. Wiecie, moi drodzy, ja mógłbym od pierwszej części nagrywać, no nie? Od jedynki, ale... Powiem wam, że miałem dwójkę. Właśnie drugą część, to jest druga właśnie. I sobie zainstalowałem, wiecie? Bo dawno nie grałem w jakąś taką strzelaninkę, wiecie? Pomyślałem sobie, może ją nagram, może nie. Wiecie? I... Pomyślałem sobie, że nagram ją, wiecie? Mogę od jedynki zacząć, no ale kto wiedział, kurczę. Wiecie, mógłbym... Ale jej nie mam, wiecie, nie posiadam jej. A dwójkę właśnie posiadam i bardzo dobrze, kupiłem sobie kiedyś CD Action właśnie. Ja większość mam gier CD Action, wiecie? Większość mam. A Fallouta to sobie kupiłem, wiecie, no... No, w Nonecie, o, tak powiem. Dobra, gdzie jest ten kościół, tak przede wszystkim? Tu można skręcić. Bo co bardzo nie ogarniam tej drogi w ogóle tutaj. W mieście... Dobra, okej, okay, tylko pytanie jest takie... A jak mam schować broń? No dobra. Ej, gdzie jest ten kościół tak przede wszystkim? Pytanie takie teraz jest. Za daleko poszedłem, serio? Czekajcie, tak? Mhm. Za daleko poszedłem, no dobra, pójdziemy sobie tędy? Nie, dobrze poszedłem, jeju, Boże. Mój błąd, wiecie? Bo niedobrze nie zobaczyłem, bo ta mapka jest taka powalona trochę, powiem wam szczerze. Tam jest kościół. No, tędy trzeba przejść. Serio, tędy? W ogóle tu drogi nie... A nie, jest droga, okej. Okay. Myślałem, że nie ma. Dobra, gdzie jest ten kościół tak przede wszystkim? Tu chyba. Dobra, tu? Nie, tu nie ma nic. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu można się pogubić, powiem wam szczerze. To jest kościół. Tu? Tutaj czy to nie tu? Tutaj, okej, okay, fajnie. Gdzie? A, tu jest, dobra, ten gościu. Ja nie chcę, kurde, mszy. No mam! A, dobra. Nie wcisnąłem literki E przecież. O, dziękuję. Dobra, i co teraz mam zrobić? Użyj, dobra. Puk. Bum. Not all of my people have left. Many are scared of what will happen if they are caught trying to leave. And there are others who have chosen to stay. We try to help where we can, and we could use someone like you. No okej, okay. A co mam teraz robić? You should come back when you require more medicine. Dobra, okej, okay, fajnie. Dobra, to wyjdźmy stąd, co nie? Co mamy tu roboty? Nic chyba tutaj już nie ma. Dobra. Ukończyłeś samouczek oraz część treningową dopiero? Dobra, okej, okay, fajnie.
Aha, dobra, okej, to taki, wiecie, samouczek był do tej pory. O kurde, ale tych kurcze, tych obrazków tu jest masakra dużo, ja nie zapamiętam wszystkiego. A jeszcze co do wrzucania odcinków, to będzie różny, wiecie, i mogę jeszcze zapomnieć. Dobra, misja zakończona sukcesem, fajnie, zawaliście. Sobie sprawdźmy, ile już mamy... O, 3 główne misje już, wow, powiem, że jestem zadowolony. Fajnie, fajnie. Tu chyba nie pisze, ilu zabiłem gości. Zabicie kum 3. Celność 18%. Wow. Fajnie. I muszę jeszcze sobie zerknąć, wiecie, ile jest, wiecie, minimalny, średni czas zakończenia gry właśnie, wiecie. Mamy już 45 minut około. Wiecie, odcinki różne, te dwa poprzednie były, wiecie, po 23 minuty trwały. No, tak mniej więcej może być coś takiego. Czekajcie, sobie zapiszę grę oczywiście. Tutaj chociaż jakoś. Tak, zaakceptuj. Albo zapiszmy sobie na drugim slocie, wiecie, będzie najlepiej. Żeby nie mieć problemów później. Dobra, gdzie mam w ogóle iść teraz, bo ja już tam nie wiem. Okej, ale jak ja mam tam wejść teraz do tego miejsca? A, okej, dobra. A, bo ja tu wszedłem. Dobra, pytanie teraz takie jest... A, do tego gościa muszę chyba... No ej, jak ja mam to zrobić? Kurde. Pytanie teraz takie... Jak ja mam tam wejść do tego gościa? A czekajcie, może... Oj. Tutaj. Poczekajcie. Tu mam jakoś... Tu. Czekajcie. Tu nie ma żadnego tego. Kurde, lipa. Czekajcie, tak. Dobra, tędy musimy lecieć, tak? Tak. Dobra, o tu może jakąś misję mamy. O, właśnie. Mi się wydaje, że jest jakaś misja tutaj, ale nie jestem pewny w tej chwili. Tak, tutaj musimy wejść. Right. Hand over the hardware. Proszę, zabieraj sprzęciur. Przecież nie mam żadnej broni. Znaczy mam, ale mam nadzieję, że nie zabierzesz mi tej broni. Okej, dobra. Kogo my tu w ogóle spotkamy w tym miejscu, bo nie wiem. Aha, to jest ten gościu, dobra, ten zleceniodawca właśnie. Pytanie teraz takie, gdzie on jest? Tutaj. Yo. Yo. Okej, mamy pierwszego zleceniodawcę, fajnie. No bieraj! Dobra. Stambot Point is in southern desert. Find the team and destroy their gear. Then they are nice and screwed. Payments here. Okay. Don't forget, this is secret mission, so UFLL guys don't know you. Don't expect any help out there. No dobrze. Okay. Dobrze, to będzie taka, wiecie, tajna misja. Tajny agent. czekajcie. Tędy jest wyjście, bo tu można się pogubić. Yo, motherfucker. I spierdzielaj ty sinek stąd. Dobra, pytanie teraz takie, gdzie mam w ogóle iść? O kurde. Aż tam muszę iść? Uaktualniono cele. Hello sir, it's Karwani Singh. I'm at a safe house about a kilometer east of the lumber camp. Meet me there if you can. Dobra, mamy jakiś samochód. Jakiś byle jaki, wiecie. To jest ten, kurde, widzicie? Ford. Znaczy nie Ford, czekajcie. Tak z przodu to można powiedzieć, że to jest taki Golf. Stary Golf. Stary Golf. Nie wiem, czy oglądaliście ten film. No jest stary film już, to nie ta, co grała. Zdolska. Zdolska pewnie tak. Kasiu. Ślub masz. Oj, kojarzycie Kogelmogel przecież, to nie... To tak właśnie ten... tak można powiedzieć, że tak jakby znajomy jej, to nie, też miał taki samochód. To był Golf, tylko już nie tam całego roku. O, stary samochód już, bardzo stary. Pewnie z lat 90 na pewno.
Wiecie, golfy to są stare samochody też. Na przykład trójka, dwójka właśnie. Powiem wam tak, ja się za bardzo nie znam na samochodach, to nie powiem wam. Wiem, że... Znaczy... Powiem wam tak, wiem jakie są marki, co nie... Mogę tam mieć Golf na przykład, no, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, Polo na przykład jeszcze jest. Co tam jeszcze jest? Nie wiem. Dużo tych jest tych marek, tych Golfów na przykład. Volkswagenów, wiecie. Niemieckich samochodów, dużo jest tych. No ten jest niemiecki, Skoda właśnie nawet. Niemiecki samochód. Oj, dużo jest niemieckich samochodów. Na przykład Mercedes. Chyba też niemiecki. Nie, mogę się pomylić, wiecie, co do tego. Chyba niemiecki, ale nie jestem pewny co do tego w tej chwili. Nie wiem, nie kojarzę. Mogę się pomylić, wiecie. Ale cóż tam. Dobra, gdzie my mamy w ogóle jechać? O kurde! Fuck, zapomniałem o tych gościach. Oh shit. Gonią mnie? Kurde, pomyliłem drogi, ja pierdzielę. Wjeżdżaj do tego garażu tam, kurde, spierdzielaj. A nie! Fuck! Atakują mnie! Fuck, gdzie on jest, ten skurczy byk? Dedaj, kurwo, ty. Nie do... Wszyscy? Ha! Szybko, ha! Dobrze. Good. Jeszcze ktoś chce dostać ode mnie? W peronę? Tej. Ktoś tu jeszcze jest. Ktoś jeszcze jest tu? W peronę? Gdzie oni są? What? O kurde, o ja pierdzielę, nie. Gdzie on jest ten? Ej, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Dobra, fajnie. Wszyscy są, czy nie wszyscy zabici? Bo tu mogę... Chyba wszyscy są zabici już. Kurde, tym samochodem to zajebiście wyjechałem, powiem wam, jak normalnie do garażu swojego. Dobra, poczekajcie, jest tu jakaś, kurde, inna droga do tego miejsca? Kurde, nie ma innej drogi. Dobra, wracamy się. Oczywiście się wracamy, bo jakoś ich zabijemy, dobrze? Bo ich chyba mało było tamtych gości. Dobra, wracamy, bo to nie ta droga, wiecie. Dobra, to tutaj będzie chyba już, to nie? Dobra, powoli, powoli, powoli. Powoli. Okej, mam ich. Dobra, zaraz. Oho, ale pierdutnęło. Pięknie. Wszyscy zabici? Poczekajcie, zmienię sobie sam w ogóle broń. O, mam gnata, dawaj to. Nie to. Nie to, kurde, ty. Nie to. Dobra. Nie, dobra. Dobra, niech będzie już ta broń, jak coś. Mam jeszcze maczetol. Kurde, nie mam broni za bardzo. Oh shit. Trochę lipa, powiem wam. A tu dwóch było gości, serio? Wow. Dobra, bierzemy o to. Wolę to broń niż tamto jakieś gówno totalne. Za bardzo nie lubię tych takich malutkich broni, wiecie? To chyba jest... Nie wiem, co to w ogóle za broń jest. Nie jeszcze o to. Ale tych malutkich broni takich, wiecie, pistoletów to ja tak za bardzo nie lubię. Wolę takie, co napierdzielają jak... Jak, kurde, najlepiej. Te bronie, wiecie, to takie dłuższe. Uwielbiam. Tak na przykład w CS-ie. Takie uwielbiam, na przykład kałach nie. Nie, mniejsza o to. Takie długie bronie bardzo uwielbiam. Bo tych takich krótkich to tam... Nie, za bardzo nie lubię. Dobra, gdzie ten gościu jest?
Czekajcie, bo tu chyba będzie tutaj znowu jakiś... Jakiś chyba znowu będzie tutaj, mi się wydaje, jakiś ten, jak to... Obóz, co nie? Chyba tak, ale nie wiem. Tak mi się wydaje. Czekajcie, gdzie to w ogóle jest? Aha, tutaj. Okej. Dobra, bo tu mamy jakieś prywatne... Prywatne te chyba. Dobra, okej. Aha, tu pisze, jak ile mamy naboi. Fajnie, dobra. Fajnie wszystko, fajniusio. Dobra, teraz pytanie takie jest, który dam jechać. Żeby było jak najlepiej. Tędy pewnie. Dobra, idziemy tędy sobie jak coś. Oj. Trochę się pierdzielnąłem. Powoli. O, to jakiś obóz chyba będzie. Czy nie? Tak jak myślałem. Dobra. Tak jak myślałem, fajnie, okej. Bu! Kurw, co to było? Wow, spokojnie, kurw. Ja pierdzielę. Bum! Dobrze. Kurwa! Pierdzielaj, ziomuś! Pierdzielaj! Kurwa, to mocny jesteś, ty! Lojo, ty! Ty! Kurde, ty! Skurczybyku, ty! Masz w dupale! A masz! Drzewo cię zaraz zawali. A! Kolejny chce w dupala! A masz w dupala! A! Nie trafiłem! Chcesz w dupala? A masz! Masz w kutacha! Masz w kałacha kutacha! Kurde, kolejny kurczybykol jeden! Kolejny! Pierdzielaj! Pierdzielaj miesiąc! Pierdziel się! Pierdzielaj! Dobrze! A ty żyjesz jeszcze, kurczybyku, ty? Dedniesz! Padaj, kurde! Ale tyś mocny! O kurde! Ja pierdzielę! No zajebi! Ale zajebioza! Nie no! Chyba masakra! Masz kurde w headshota! Masz w headshot w łeb! Skończy się ta zabawa! Dobra! Dobra! O! Mam twoją broń! Ha! Dobra! Dzięki! A! Boję się ciebie! Ziomu, gdzie ty jesteś w ogóle? Ukrył się, skurczybyk! Gdzie ty jesteś? What the fuck? Ej, co jest? Gdzie on jest? What? Ukrył się! Ja pierdzielę! A! Nie bij! A ty! Ale tyś mocny! Jak? Fuck! O kurw! Co to było? Ja cię pierdzielę! O kurw! On w środku był! A! Nie bij! Ja ci nic nie zrobiłem! Ty! Fuck you, bitches! Kurde, pobił mnie! Praktycznie mnie zabił! W perony! Kurde, mam tylko cztery... Nie... Cztery strzykawki, serio! Dobra, broni nie... Będę płakał. Odejdź w samochodzie, ja nie chcę tego, ja wolę... Wolę tego... Kurde, golfa. Wolę Forda. O, naprawiłem Forda, wow. I to za darmo. Kolejny! Pierdziel się! Debil! Debile mnie atakują, ja pierdzielę. A zaraz! A dobra, mniejsza o to, dobra, nieważne. Ale tu, ej. Ale porąbane to jest. Ja pierdzielę. Dziwne. Ale dobra, okej. Jesteśmy praktycznie już na miejscu. Tylko jak ja mam tam wjechać teraz? Tędy, tak? Okej, dobra. A, co to jest?
Jakieś pudełka, kurde, handka w kartony. O kur. Ojoj. Ojoj, do wody wjechałem. Wow. Wy to widzieliście? Kurde, mało do wody bym nie wjechał. Ja pierdzielę. Ojoj, wjechałem. Jakieś kartony wpalone. Dobra, gdzie ty jesteś, ziom? Chodź, wchodź. Gdzie ty jesteś? Co ty to? Makumba, Makumba ska. Dobra, okej. Okay. Nie ma żartów teraz, kurde. Wow, Ruscy! O kurde, tu Ruscy wszędzie. Ja pierdzielę. Tu wszędzie Ruscy. No f... Chce się Ruscy. Kurde, w lolu. Jeszcze w Far Cry'u dwójce Ruscy muszą być tu. What the fuck? No was porąbało. Was porąbało, ludzie. Wszędzie Ruscy. Ja pierdzielę, aż mnie łeb już tro... Rusków to za dużo tutaj jest. Dobra, okej, dobra, dobra, już skończyłeś, bo ja muszę kończyć odcinek już. E, już skończyłeś? No. A, co ty robisz? Co to odwalasz, ziomuś? Dzięki za broń. Zabiję cię. Dobrze, moi drodzy. Dziś w tym odcinku na tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnym. Cześć!